Zapraszam na kolejny krótki wywiad z obozu Wybrzeża Gdańsk we Władysławowie. Złapaliśmy dwóch rajderów, czy jak to mówi menadżer jakiś jak lewoskrętów. Pierwszy był Kina Ru, teraz mamy Daniela Kaczmarka, nowego naszego seniora w Gdańskim Wybrzeżu. Cześć Daniel, jak tam forma, jak tam w ogóle przygotowania i obóz, na którym jesteście? Witam wszystkich kibiców. No wszystko ok. Mamy zaplanowany dzień od rana do wieczora, więc szybko nam leci czas. Możemy skupić się tylko na treningach, bo tutaj mamy bardzo dobre warunki. Wszystko podane tak naprawdę pod nos, nawet po samą wodę, za co bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom. Więc bardzo pozytywnie. A powiedz, a które miejsce zająłeś w tym ping-pongowym turnieju? Bo wiem, że Nikolaj wygrał, a ty gdzie tam gdzieś na podium stanąłeś? Wygrał dwa razy Eryk, bo Eryk od razu był nominowany do finału. No tak, a my po prostu eliminator przechodziliśmy do niego. No aha, ja dwa razy trafiłem w półfinale na Nikolaja i dwa razy mnie ograł, ale dzisiaj już mieliśmy rewanż. Wczoraj było 2-0 dla Nikolaja, a dzisiaj wyrównałem do 3-2, więc na razie ja prowadzę. Pewnie jeszcze wieczorem będą jakieś tam rozgrywki po saunie. O proszę. No dobrze, przejdźmy do tego zestawu pytań obowiązkowych. Powiedz mi na początek, co cię przekonało do jazdy w Gdańsku w tym nowym 2023 roku, sezonie? No na pewno to, że tutaj chciałem wrócić do pierwszej ligi, a miałem jeszcze jedną ofertę z pierwszej ligi, ale najbardziej właśnie tutaj zdeterminowani działacze byli z Wybrzeża. Eryk, Mariusz oraz pan Tadeusz Zdunek przebiegły te negocjacje najszybciej i najbardziej konkretnie, więc widziałem, że chcą dać mi szansę, no i dlatego też myślę, że to mnie przekonało, a nie, że gdzieś tam to się przeciągało i byłem którymś wyborem. A, tak, zakładam, że ta kontroferta tak wyglądała, tak, że tam miałeś czekać, tak, czy dobrze wnioskuję? Tak, no szybko po prostu się dogadaliśmy i przechodziliśmy do konkretu. Okej, a powiedz mi, jak oceniasz gdański tor pod kątem swojego stylu jazdy? Znaczy, no, gdański tor był, bo mam nadzieję, że już nie jest dla mnie jednym z najtrudniejszych, na których miałem okazję jeździć w Polsce, oczywiście nie mówię na świecie, tylko w Polsce. Ale rok temu, jak przechodziłem do Rawicza, to miałem to samo, że no nie lubiłem jeździć w Rawiczu nigdy, a podpisałem tam kontrakt. Musiałem dużo czasu poświęcić, żeby załapać te kąty i odpowiednie dopasowanie i na końcu już wyjeżdżałem, gdy przyszedł sezon, to już po prostu wyjeżdżałem pewny siebie i spasowany, więc myślę, że tak samo będzie tutaj w tym roku na gdańskim torze. Muszę pokręcić po prostu na początku dużo kółek, aby się w niego wjechać i myślę, że to mi też również pozwoli się rozwinąć jako zawodnikowi, wychodząc gdzieś tam ze swojej strefy komfortu. Wiem, że będę musiał poświęcić dużo pracy, ale myślę, że wszystko się ułoży dobrze, jestem dobrze nastawiony, mam pozytywne nastawienie, więc no czekam już tylko, żeby za te 2 tygodnie wyjechać tutaj na tor i trenować ile się da. I myślę, że po sezonie, jak będziemy rozmawiać, będę mógł powiedzieć, że teraz to jest mój jeden z ulubionych torów w Polsce. Oby. Trzymam kciuki. A powiedz, a kiedy miałeś ostatnio styczność z gdańskim torem? Byłeś No rok temu byłem na memoriale Henryka Żyto, więc w sumie jakoś tak od czasów juniorskich to cały czas gdzieś tam pojawiałem się na to, że w Gdańsku nie miałem jakiejś dłuższej przerwy. No, okej. Okay. A powiedz mi, czy walki MMA to jakaś długoterminowa zajawka, czy to taki jednorazowy wyskok? A jeśli to pierwsze, to czy jest jakiś żużlowiec, z którym chciałbyś się zmierzyć? Nie, to no to ja sobie po prostu już od zimy 2015, tam gdzieś trenowałem te sztuki walki w formie przygotowań do sezonu, ale w 2021 roku gdzieś tam coraz bardziej zaczęły mi doskwierać nadgarstki moje, no i po prostu po udaniu się do specjalisty od tej dziedziny, no powiedział mi, że jeśli chcę jeździć dalej na żużlu i żeby mi to bardziej nie przeszkadzało, no to muszę dać odpocząć swoim dłoniom, nadgarstkom w czasie tej zimy, bo wiadomo, że podczas sezonu no najbardziej obciążone u żużlowców są
te ręce, najbardziej one dostają. No i po prostu podczas tej zimy one muszą odpocząć, więc no, to dla mnie już jest zamknięty temat. Już no, w połowie tego roku praktycznie będzie 2 lata, jak już nie byłem na żadnym treningu ani nic. Oczywiście dalej trenuję fizycznie wszystko, ale musiałem po prostu to tak dostosować, aby mi te treningi nie przeszkadzały, a pomagały. Więc Okej, rozumiem. inne dziedziny sportu zimą trenuję pod żurzel. Okej, rozumiem. A co na przykład? No bardziej to teraz poszło w stronę lekkoatletyki, basen, bieganie. Troszeczkę też siłowni jest zimą, żeby gdzieś tam wzmocnić te kości, obudować je jakimiś tam mięśniami. Ale głównie jest nacisk na lekkoatletykę i właśnie takie sporty bardziej cardio niż gdzieś tam siłowe. Okej, okay, przejdźmy chwilkę tak przez tą twoją dotychczasową karierę. Jeszcze jesteś młodym zawodnikiem, ale tak właśnie przejrzeliśmy z Darkiem, którego no nie ma, pozdrawiamy współprowadzącego, niestety w pracy został, ale tak 2018 rok, ostatni sezon jako junior 1,544, świetna średnia w Ekstralidze. Potem schodzisz, wydaje się naturalna rzecz, ligę niżej, jako senior w Tarnowie 1,53 też nie jest źle. Wydaje się, że jest tam, bo przynajmniej jak nie progres, to przynajmniej ta stabilizacja, chociaż myślę, że jak na seniorski sezon całkiem nieźle. Potem jest lekkie tąpnięcie w tym 2020 i w 2021 troszeczkę niewykorzystany jesteś, tak mi się wydaje, przez ten zespół Ostrowski. I w zeszłym roku zejście do drugiej linii ligi i tam jeden z liderów całej ligi. Więc tak naprawdę, czy Daniel Kaczmarek powraca, czy on zawsze był, tylko to tak się niefortunnie układało? No bo po tych liczbach to jakby to nie widać, żeby, wiesz, żeby tam jakieś naprawdę tąpnięcie wielkie było. Tylko coś, nie wiem, czy to właśnie wybory, nie wiem, klubów jakoś tak się znaczy, ułożyło. No wybory 2020 były nietrafione, a 2021 to nawet nie chcę komentować. Wymazuję całkowicie ten rok, cały rok ze swojego życia, nawet nie tylko sezon. No, były tam jakieś we wcześniejszych latach, przechodząc z klubu toruńskiego, gdzie było wszystko ok, zapewnione płynność finansowa, wszystko mogłem inwestować na bieżąco i na tym rozpędzie jeszcze przejechałem ten sezon 2019. Może nie był to rewelacyjny sezon, ale no, tak jak mówisz, ta średnia gdzieś tam była ok, jak na pierwszy rok no seniorski, że gdzieś tam się zdołałem utrzymać w tej pierwszej lidze. I z tego, co tam chyba pamiętam, nawet udało mi się być najlepszą średnią z krajowych zawodników w Tarnowie osiągnąć. 2020 później, no to był taki dziwny sezon, bo zaczęliśmy w czerwcu. Nie wyszły mi pierwsze mecze i to mogę mieć problem tylko do siebie i pretensje, bo mi nie wyszły, słabo w nich pojechałem. No i inne ligi nie ruszyły, tylko Polska, później gdzieś tam jakieś inne dopiero startowały, no ale wypadłem ze składu, wróciłem gdzieś dopiero w połowie. No i ten 2020, no to tak jak mówię, nawet nie będę go analizował, a 2020 to jest tak jak mówię, że strzelam do drugiej ligi po to, aby się odbudować, żeby być jednym z najlepszych zawodników nie tylko swojej drużyny, ale całej ligi. Cieszę się, że to się udało i no teraz też właśnie tutaj no, pokazać, udowodnić i oddzięczyć się za szansę, którą dostałem, żeby pojechać na takie wyniki. Ode mnie oczekują tutaj działacze i kibice oraz jakie ja sam sobie zakładam. Myślę, że wykonując pracę i przy odrobinie szczęścia, no to myślę, że jestem w stanie założyć ten, zrealizować ten cel, który został przede mną podstawiony. Ale właśnie tak dopinając jeszcze to pytanie, czyli ty się czujesz dalej cały czas mocny z tym właśnie lekkim, powiedzmy, tąpnięciem w 2020, czy uważasz, że ty wychodzisz gdzieś tam na drugą falę wznoszącą tej swojej kariery, czy ty dalej znaczy, na zawsze pewno czujesz się... Jestem na pewno innym zawodnikiem niż w 2019, jestem bardziej świadomy tego, jak muszę pracować i co robić. Mam więcej doświadczenia, więc myślę, że ta wersja mnie teraz w pierwszej lidze jest lepsza niż ta, która przechodziła z Ekstraligi. Ta, która teraz wraca do drugiej ligi, uważam, że jest lepsza, ale druga liga również jest mocna. Wielu zawodników z drugiej ligi poradziłoby sobie w pierwszej lidze, uważam. Wielu z Ekstraligi schodzi nawet o 2 poziomy od razu do drugiej, więc na pewno jest poziom, raczej jest różnica w poziomach, ten,
ale myślę, że zawodnicy z drugiej ligi mogą sobie poradzić też w pierwszej. A to pytanie dodatkowe w takim razie, jak to wygląda ze sprawą sprzętową? Różnice między tej drugiej lidze, jak się przygotowywałeś teraz, są jakieś kolosalne znaczy, tak różnice samo między tymi ligami? Z tych samych tunerów korzystam. Wiadomo, w tym sezonie więcej zainwestowałem w sprzęt niż w drugiej lidze, ale dalej korzystam z tych samych tunerów, z usług Jacka Rępały, gdzie te silniki mi pasowały. Więc będę z nim dalej współpracował, ale no, trochę więcej zainwestowałem w też takie podzespoły jakby. Nie tylko same silniki, ale tą całą jakby taką toczkę, która wspiera silnik. No dobrze, to trzymam kciuki, żeby faktycznie ten kolejny sezon był kolejnym udanym w twojej karierze. A jeszcze takie dwa pytania, powiedzmy, około żużlowe. Powiedz, co cię bardziej wkurza? Kierownik startu czy makijażysta w telewizji? I czy będziesz w przyszłym roku też pracował w telewizji jako nie no, ekspert? Panie makijażystki mnie w ogóle nie wkurzają, są zawsze bardzo miłe i pomocne. Nie Zawsze no, wiadomo. Przed pomalują, a później od razu po zmyją, więc jak mam drogę do domu, to już jestem zmyty, cały wyczyszczony. Już Bardziej wyszminki. kierownik, tak, to faktycznie denerwuje mnie, bo już gdzieś tam jesteś skupiony, masz nakręcony ten silnik na obroty, wszystko dostaje tak naprawdę w tyłek, bo sprzęt najbardziej obrywa podczas startu, a on tutaj cały czas już masz wybrane to swoje miejsce, tu cię przestawia, pociągnie za koło albo coś, to jest akurat wkurzające. No ale wiem, że oni mają słuchawki, są gdzieś tam przez sędziów instruowani, co mają robić, no więc po prostu wykonują swoją pracę, ale są bardziej denerwujący. Rozumiem. Ale będziesz w tym roku też jako ekspert? No i myślę, że tak, że jeśli będę dostawał taką okazję i nie będzie mi to przeszkadzać z moimi meczami oraz treningami, bo treningi są równie ważne, albo nawet czasami uważam, że są ważniejsze niż mecz, no to będę korzystał. No ale mówię, to nie może mi przeszkadzać w moim głównym zawodzie. Rozumiem. I ostatnie pytanie. Ostatnio te rewelacje były a propos twojej metamorfozy, przemiany, można powiedzieć. To jaka jest w takim razie dieta cud według Daniela Kaczmarka i czy obecna waga, ten standard, który teraz wyrobiłeś, to jest jakaś spektakularna przemiana, czy to jest teraz doszedłeś do wagi w najlepszych sezonów, czy to jest tak, zawsze to wahanie jest takie duże, że nagle tam Nie, no zrzucasz te to 13, jest 13 ten... kilo? Nie, no to ja mam taką wagę, jak jeździłem po prostu gdzieś tam w ostatnich sezonach, może troszeczkę tam z 2 kilogramy zszedłem więcej, raczej niżej niż No miałem tak. w poprzednich sezonach. Gdzieś tam myślę, że te dwa jest trochę mniej. Jaka jest metoda? No, dla mnie najbardziej, no, różne są diety. Niektórzy korzystają z diety pod grupę krwi, niektórzy tam z pudełkowego jedzenia, niektórzy jakiś post przerywany. No, ja pierwszy raz zacząłem mieć do czynienia z dietą zimą 2015 roku, jak się przygotowałem do pierwszego sezonu w Ekstralidze. I w sumie co roku korzystam z diety i właśnie tak jak mówię, przez ten czas to przebrnąłem właśnie przez dietę grupę krwi, miałem pudełkowe jedzenie, miałem jakieś tam, że nie jeść ileś tam przed snem czy coś, ale no i już od paru lat tam widzę, że dla mnie najlepiej działa, gdy sobie po prostu liczę kalorie, nie? Jem wszystko, nie mam jakichś wymyślnych dań, jem zwykłe obiady takie jak wszyscy, ale po prostu jak liczę sobie kalorie, to dla mnie to działa najlepiej, nie? Czasami jak zjem więcej, to po prostu wiem, że muszę zostać 15 czy 20 minut dłużej na treningu i no to wtedy nie ma opcji, jak liczysz, no to matematyka najlepiej działa. I to zadziałało teraz, te 13 kilo to właśnie to liczenie już kalorii, tak? wcześniej, nie? Już we wcześniejszych sezonach sobie liczyłem kalorie, więc musiałem do tego dojść właśnie próbą i metod i błędów, dlatego mówię, że jestem teraz bardziej świadomym i doświadczonym zawodnikiem, który wie, jak wykonywać lepiej swoją pracę i skuteczniej. No i to mi się najbardziej działa. Dobrze się czuję, jak ją stosuję. No i z tego korzystam. Jak będzie trzeba kiedyś coś zmienić, no to zmienię, ale na razie się to sprawdza, nie? Okej. To życzymy w takim razie sukcesów. To tyle z tym krótkim wywiadzie. Pozdrawiam Mam wszystkich nadzieję, kibiców. Dziękuję również i mam nadzieję, że po sezonie może zobaczymy się, podsumujemy ten powrót do pierwszej ligi, oby Dokładnie. sukcesami okraszony. Także powodzenia jeszcze w kolejnych dniach na zgrupowaniu i na początku sezonu. Także trzymaj się. Dziękuję. Dziękuję, na razie, pozdrawiam.
I oczywiście dziękuję za ten krótki wywiad, za uwagę. Park Maszyn, ten Park Maszyn żegna was z obozu we Władysławie, Wybrzeża Gdańsk. Dziękujemy.